To jest 158 odcinek, tak siedząc bardziej tak se sprawdzają, czy tam niby pan tak, czy jestem z Xboxem, czy też za PlayStation, czy też tylko bardziej chcę se grać, ale tak patrzę na to, że KFC chce się wypić na tym, że konsole służą bla bla bla, ale dobra, ma być świetno coś w stylu, ale nie podoba mi się jedna rzecz, bo nie wiem, jacy ludzie są tam. Nie wiem, jak coś powiedzmy, możemy oddać Xboxa na drugi kanał, powiedzmy te przedtem, ja tam kiedyś miałem, no śmieszny pan, kiedyś miałem, bo kiedyś miałem hype od Brawl Starsa, to jest taki gry, która nie lubię szczerze, kiedyś to zrobiłem, tak żałuję tego wyboru, muszę zmienić banek, to ja wiem, ale to zagra tam Rocketa, Wiedźmina itp. Ale myślę nawet na tylko, że konsola jest, nie, tamta. Nie będzie KFC od najmocniejsza, ale patrzeć na to, że od KFC, od firmy, która bardziej zajmuje się jedzeniem i ona tak wchodzi w tryb, że dla graczy jest stworzone i teraz takie tam rzeczy, ale kurde, rozumiem, że oni chcą się wypić i tak dalej, ale nie wiem, jacy ludzie będą się pomyśleć, jak ja kupię konsolę niby za 7000 na tym, ale nie podgrzewać skrzydełka i tak dalej. Też mi trochę zdziwiło, że ma podgrzewać, ale to tak patrzeć na to, że jakiś typ, powiedzmy, nie wiem, jakieś typy, które mają tu gdzieś pieniądze i nawet nie pieniądze, ale pomyślał sobie, jak ona podgrzewa skrzydełka, to ktoś zrobi tak, żeby z kotleta powiedzmy usmażyć i to ta może konsola pójść na straty tak naprawdę, bo dobra, dla nas brakuje się trochę dużo, jak Xbox Series X kosztował moich rodziców po prostu te 7000, nie 7000, tylko 2700 z dwoma grami, z cyberpackiem i TTP, ale nie rozumiem jednej rzeczy, że bo rozumiem, że gra może żerać inne takie wszystkie porane PlayStationy, Xboxy i tak dalej, ale podgrzewać, no to powiedzmy na podgrzanie to jest niedużą temperaturę potrzebuje, ale jakoś potrzebuje. Czyli muszą się sprzęty gotować, tam sprzęty. Tam takie jak procesor czy grafika ma się gotować, żeby ugrzać powiedzmy takie skrzydełka, żeby były znowu jadalne lub ciepłe. Takie trochę nieprzemyślane z tej strony, że nie wiem jakie tu musiałaby mieć temperaturę. Jakie temperatury musiałby wytrzymywać procesor, kartę graficzną tam pewnie, albo budowa na procesor, bo oddzielna, żeby trzymać temperaturę, jak musi pogrzeć na tam 40-50 stopni, dobra, to mniejsze, ale jak powiedzmy jakiś typ będzie chciał, żeby to by usmażyło jej to, no to to nie będzie jakieś gdzieś 10-20 stopni, te 50 stopni. Będzie jakieś 110 Celsjusza, to będzie bardzo dużo i nie wierzę, że coś takiego by wytrzymało. I to szczerze, nie wiem czy dużo hejt, nie wiem, niektórzy będą lubili tą głos, ale nie wiem jak dużo pójdzie hejtu, że ma niby cyberpunka puścić na 240 FPS i tak dalej. Nie wierzę, bo cyberpunk jest wymagający na konsole czy na komputery, żeby płynne było. 2 GTX, powiedzmy jak w laptopie, ktoś nabrał laptop za 40 000 zł. Tak ktoś to zrobił, no to laptop miał na bardzo wysokich 38 FPS. Były tam 2 GTX 1080, a nie 4 czy nie TI. Coś czuję, że to byłby bardziej overkill dla tego, że będzie nie wytrzymało w najbliższym czasie i może i CKFC to chce zaproponować tym wszystkim, że jest najmocniejszym, ale nie wiem jaka musiała być tam karta 3080, powiem tak, procesor, ale no grafika też musi dać od siebie, może nie wiem czy jest cyberpunku czy nie, ale się płynie gra, bo mówiąc szczerze, miałem swojego Xboxa 360 przez 4 lata i narzekałem czasem, bo miałem tą 4 gigówkę, no to miałem się nie wkurzać, miałem, bo nie miałem jak grać w gry swoje, które miałem kiedyś.
teraz mam powiedzmy co, tą tego Xboxa i będzie mi starczył na chwilę obecną. Jeśli będą się nagrywać, to jeśli się uda, to na drugim kanale spróbujesz uzbierać na drugim kanale swoim na te wszystkie. O, tutaj się jest węgiel. Na to wszystkie te Avermedia, które jest potrzebne mi do tego przechwytywania obrazu i te nie ten, bo nagrałem z, no nie powiem, że nie, z Xboxa, więc no FPS mogą spadać, ale też i tak mi się fajnie gra, nie powiem, że nie. Też to nagrałeś na ten kanał, ale no patrzę na to, że chcę i bym chciał to zrobić. Niestety, ale muszę nainstalować Avermedia, na to patrzeć. Muszę po prostu, żeby jakby nagrywać dla was, powiedzmy, z jakością i gdzie jest mój głos de facto. Tam głosu nie ma, tylko tam tak jak chyba miałem w Wiedźminie coś widać. Boże, może grałem kilka razy Wiedźmina, ale zacząłem później lamić, bo nie pamiętałem jak się grał Wiedźmina i w lamienie wszystko nagrałem tak bekowo, niektóre urywki to ucinam, bo nie chciałem tak bardzo, żeby się pokorzyć. Ale to jest tylko po prostu gra i YouTube, ale no patrz na to wszystko. Ale może rzeczy KFC powodziło się im, ale nie wierzę, że ta konsola długo wytrzyma, jak ma odgrzewać. W sumie tam odgrzewanie to 30-40 stopni, ale nie wiem, czy tam wentylator są, na pewno muszą być, bo zaktowałaby się gra, ten, albo by się włączyło tak naprawdę. To wiadomo, ale pff, nie wiem, czy na to mam odpowiedzieć. Czy to im się uda, czy nie, bo z jednej strony dobra, fajnie widzieć, że nowa konsola ma powstawać. To ma wszystkie konsole żerać, ale 7000 nawet jak mam kosztować na te specyfikacje, to tak trochę. To czy konsole mają być małe i tanie, dla nie dużo, żeby dużo osób grało na konsolach, jak nie mają wydać na bardzo potężny komputer. A 7000 to tak naprawdę jest zużycie komputera, który byłby to wszystkiego tak naprawdę, więc nie wiem, czy to by było opłacalne za 7000 za kurde samą konsolę na tak miałaby tyle kosztować. To patrzeć na to, zaraz mikrofon pójdzie, o 4 ma tylko, to nie wiem, czy dla kogoś jest to 7000 dużo czy nie, ale patrzeć na to, że ma być bardzo mocna i bla bla bla, to nie wierzę w tym, że niestety w 7000 to można serio zbudować mocny, bardzo mocny komputer i dziwię się, jakby się okazało, że no może w USA to by się sprzedawała, to wiadomo, to mało by kosztowała, 1500 USA to takie danie, to jest nic w sumie, ale u nas 7000 to jest jakiś dobry komputer trochę, więc nie wiem, czy to by się u nas tak opłacało, tak mocno mieć taki komputer w sumie, bo taką konsolę, bo chyba może odgrzać, ale po co jest kuchnia? Po to, żeby gotować w sumie trochę i nie wiem, czy to ma jakoś dobrze funkcjonować z tym wszystkim. To jest moja opinia, więc nie wiem, szczerze tylko opowiadam, jak ja bym o tym sądził. Niektóre się pewnie osoby znajdą, nie wiem, czy na moim kanale, czy mi rzucił takie tu zasięgi, że nic nie będzie. Z tej strony to bardziej nie byłoby opłacalne coś takiego robić, bo kurde, za 7000 można tak dobry złożyć. I szczerze, to nie jest jakieś tam. Tam jeszcze na Messengerze tutaj piszą, bo nie wiem, na odcinek na drugim kanale to wiadomo. I coś tam wypisali. Dobra, dobra, już jest, tam się kłócą, że tam dobry internet, jak dalej dobry, no w sumie, zobaczymy, jak będą, jak będzie YouTube się teraz pokazywał z tej strony, YouTube, bardziej osoby, które kupią tą konsolę, żeby patrzeć, jak mocno niszczy konsolę PS Sonego i Xboxa, czyli Microsofta. A ty się jednak zrespiłeś.
Muszę tarczę chyba wreszcie zrobić, bo nie robię tej tarczy tak naprawdę. Prawie nie zużyty łuk. Drobnostka. Ja też mam to do wykopania do końca. Znaczy będę na YouTube na tym siedzieć, no to będę patrzeć. O, żelazo nawet. Kto będzie miał tą konsolę i sprawdzić te, bo pewnie dużo firm XCOM, nie, Morelnet, takie te stworzą materiał, gdzie szczerze 7000 konsol od KFC podnają z komputerem. Czy tam ma niby zmiatać. Nie wiem, dla mnie to jest takie dziwne, że no ma 7000 kosztować, a tak naprawdę za 7000 jak komuś by się nacięło, to komputer zbudował do 7000. Czy za 7000 i może prawie, że byłaby taka sama wydajność, ale szczerze. Znaczy na to konsole zawsze mają konsole być tańsze, bo nie patrzysz na to, ale no mają funkcjonowe takie zastępcze, które nie ma ktoś bardzo dużo pieniędzy, żeby kupić mocny komputer. I po to są konsole stworzone, a tutaj KFC myśli, żeby wszystkie zniszczyło konsole i tak dalej. Szczerze, ale 7000 na nią wydać. Oj, przestraszyłem się. What? Myślałem, że to jest. Przestraszyłem się, brawo ja. I nie mogę jeszcze go wtrafić. Już. Przestraszyłem się, więc podam kamerkę jest. Tylko bardziej mieć mi później padnie. No, myślę, że też będą się zrobić. Ale węgla to estaźnie teraz potrzebujemy. Zobaczymy. Już się rozgadam, już 12 minuta. Wow. Ja rozgadałem o tym. Bo w sumie nawet ma to. Nie wiem, szczerze. Ma nie 7000 kosztować. Pewnie u nas ćwiczenie na troszeczkę wyższe, tak 8-9 tysięcy. To nawet 8-9 tysięcy to takie trochę bardzo, trochę duże jak 9 tysięcy, powiedzmy to. Można bardzo mocno komputer zbudować. Jakiegoś RTX-a 260. Albo 280 może nawet być. Powiedzmy super. No, coś w tym stylu. To w sumie chcą, powiem tak, chcą w sumie wynieść wszystkie te, żeby konsole wszystkie. O, patrzcie jaką jak KFC przy konsole. Zawsze wiem o tym, że no bardziej ja wiem, bo ja korzystam z Xbox 360, to te konsole bardziej mają być takie dla osób, których bardzo nie stać, powiedzmy na komputer i coś w tym stylu, żeby tak naprawdę zastąpić takie trochę komputer, żeby też gry można grać, a oni planują wypuścić KFC ma próbować wypuścić mini komputer tak naprawdę, bo to już nie będzie konsola, tylko mini komputer, żeby ten, to rozumiem, że nie każdy ma dużo miejsca na komputer postawienie, ale kurna, 7000 za konsolę? To jest to na rynku, to widziałem, że konsole na PlayStation 5000 może kosztować, bo nie ma ich dostępne na Xboxa Series X, nie ma nigdzie. Tak jak ten, no to powiedziałem tacie, czy mam, jak to pamiętam, że jest, żeby trafić, to udało się, mam Xboxa i dziękuję bardzo, szczerze, bo niektórych powiedziałby, że ma za dużo, może dla nich to byłoby za dużo, ale szczerze, mieć Xboxa przez 4 lata, to trochę dla mnie było dziwne, że miałem przez 4 lata i tak dalej. Cieszę się za to, że udało się, dziękuję rodzicom, szczerze. Tak naprawdę, patrząc na to, że ta konsola, to nawet jak miałbym być dorosłym, nie kupiłbym jej. Wolałbym na kompa wydać, powiedzmy ulepszyć go, albo na życie tak naprawdę, typowo. I, no trochę powinni pomyśleć tym, że ta konsola tak naprawdę nie powinna wyjść, bo rozumiem, że KFC, o, ma być firma taka i taka, ale kurna, serio, żeby tylko puścić, a pochwalić się, ale 7... Nie wiem, 10 tysięcy jest dużo, szczerze, jak ja patrzę na to i kto by na tyle konsol wydał, tak naprawdę. Może, że Xbox Series X kosztował prawie 3000, ale
Przez to, że miałem Xboxa 360 przez 4 lata, a Xbox ma być na jakieś 5-7 lat, no to później może się udać jeszcze nowszą generację kupić, jak będę już sam mieszkał, zarabiał, no to wtedy można powiedzieć, że wtedy będę myślał na najnowsze lub na czymś w tym stylu. Czy od PlayStation, czy od Xboxa. Ale kurde. Troszkę tam tej jaskini. To ta? Tutaj też jest. To tutaj też schodzimy. Może wrócę, mieć zrobię. Mam kobla, mam. Nie wiem, jak to co muszę zrobić, że jak ma tego wyjść, to będę się dziwił, kto będzie pierwszy na to wydać i jak się ludzie dorwą. Bo jak Xboxa i na tego na PlayStation porwanie, że nie było, że był kiedyś jeszcze Xbox z Assassinem i chyba z Forza Horizon 4, to tak mówiąc, mówiłem, że tak dalej, a później się okazało, że Cyberpunk wyszedł. Może ma bugi, może i nie ma. Mi się jakoś fajnie gra, znaczy ma bugi nawet te, to mi się jakoś fajnie gra. Nie narzekam, że są bugi. Przecież jak są bugi, no to trudno. Każda gra będzie w każdym aspekcie tak trudno, że może oszukali na to ten, że miał działać. Może jak testowali, to może u nich działało płynnie przed tymi aktualizacjami i tak dalej. I może tem, może o tym ludzie nie pomyśleli czasami, ale myślę, że oni może testowali wcześniej chyba w wazie beta to, że tam było płynnie. To nie wiedzieli, że wydadzą pełną wersję gry i tak będzie się działo. Nie wiedzieli może o tym i no to wytłumaczę, czy może im spółka spadła, może teraz mogą wezwać policję na nich, coś w tym stylu, czy coś w tym stylu do sądu, ale kurczę, każdy im wezwać to liczy się z kosztami, jakie podnosi, że może im wyjść, może im nie wyjść, więc no, żeby Texas, gracze to rozumiem, że mogą zgłosić, ale to co im stoją? Każdy ma upadek, a później się podnosi po tym i szczerze, te aktualizacje są aktualizacje. Dobra, mogą być aktualizacje, żeby poprawić to, ale nie wiedzieli, że na mówili, że tam może to, że to wyciszało, bo w wersji PETA możliwe, że mieli tą grę i zagrali na nią i sprawdzali ją i wiedzieli, że o, będzie płynnie działać, a nie wiedzieli, że jak wydadzą grę, że tak nie będzie działać, to wszystko pokazuje tak naprawdę, co się dzieje, de facto, że czy ja są tam, zmniejszę minimalnie cienki, bo jakby widziałbym lagi, a nie mam. 10 już. Dobra, muszę sobie kupić to też drugą kartę. Tak jak szczerze, ktoś by powiedział, że po co kupuję drugą kartę, może jedną mocniejszą. Może i tak, na razie nie, w sumie tak, jakbym planował, no to to co musiałbym planować z ludzami, to bardziej kupić procesor, bo 4-dniowy Ryzen nie domaga już, bo już są wentylatory na full, są obciążane i to wszystko żre tak naprawdę, obciążenie i to wszystko i trudno by będzie, żeby ten, tak jak już mi jeden wentylator poszedł od chłodzenia HDD, powiedział ktoś, wiecie, że HDD na lamus chodzi, może i tak, ale nie mam płyty Xperia 50 Aorus, kurna Master, żeby mieć czy slot na PCI na M2. Tak to bym, to by się kupiło może jakiegoś od Intela. Potem jest za tam 280 zł, coś w tym stylu. Wtedy to by było coś innego, ale no, polegam na tym co mam i próbuję to ulepszać wydając swój kieszonkowe i wydając, że jak miałem wydać na tylko Xboxa, to jakbym miałbym lagi. A pewnie jakbym zjechał z czankami, ło, jakbym bardziej miał kwało, lol. Tak bym nie lagował, dziwne, nie wiem. Co się dzieje w sumie czasami. Pewnie jakbym zrzucił nie shadery, tylko w opcjach resource packi, powiedzmy taki. Tak mamy też od LJ'a i pewnie o to chodzi, że jakby nie mam, ale mam 60 FPS-ów, tak wydaje mi się czasami chyba. Tak? Oczywiście, to dość wiadome. Dobra, ale wróćmy do tego, do ten, nawet od to pierwsze mam więc tam odkałem szczerze, czy od rapy po prostu podpływał, bo jak czasami piję się niektórymi, tak jak
próbowałem z kimś ćwiczyć. A że no, 20 minut to doszło, więc co, widzimy się w następnym odcinku. No i hej.